Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wojsko.pl94, a ja zapraszam was do przeglądu uzbrojenia i początku serii podręcznik broni z gry Call of Duty Modern Warfare 2. Ale zanim podręczniki broni będą, najpierw trzeba zrobić przegląd uzbrojenia. Nieprawdaż? Ano prawdaż! Słuchajcie, Call of Duty Modern Warfare 2. Gra wydana w 2009 roku, czyli ma już 9 lat. A w przyszłym roku będzie miała 10. Nie jest to gra stara. Nie jest to też gra nowa. Może dlaczego nie jest to gra stara? Słuchajcie, stare gry, ja uważam, to są takie, które mają powyżej 20 lat. Dla mnie to są stare gry. Bo mówienie o grach z 2000, nie wiem, 2002, czy nie wiem, z 2001 roku, to są stare gry. No to bym powiedział szczerze, no trochę racji mają, ale też trochę racji nie mają, bo wiecie, no wszystko musi się zestarzeć, tak? Ludzie się starzeją, tak samo starzeją się sprzęty. Inne szybciej, inne wolniej. I jednymi z takich przykładów są właśnie gry wideo, które starzeją się w różnoraki sposób. Niektóre starzeją się bardzo szybko, a jeszcze inne starzeją się bardzo wolno. Tak jak chociażby Wolfenstein 3D. Ta gra, na moje mniemanie, jest stara, ale powiedzmy sobie szczerze, ma swój urok. Ale wracajmy. Call of Duty World... przepraszam, Modern Warfare 2. Chciałem powiedzieć World War 2. Call of Duty Modern Warfare 2 posiada dość zacną ilość broni, które będę wam pokażę wam w tym filmie. Postaram się wszystkie pokazać. I serię ofiar. Może zacznijmy od serii ofiar. Mamy, jeśli dobrze się nie mylę, mamy chyba 15. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15. Tak jest. Tak jest. Mamy 15 serii ofiar. No właśnie, blokowano 15 na 15. Słuchajcie, co my tutaj mamy? Mamy tutaj BSP. Pakiet pomocy, kontry BSP, działko strażnicze, dodam, że jest to działko strażnicze M5, pocisk Predator, nalot precyzyjny, nalot Harriera, śmigłowiec, zrzut awaryjny Payflow, bombowiec Stealth, strzelec śmigłowca, AC-130, impuls EM, atomówka. Może zacznijmy od początku. BSP. Co robi BSP? Ano, BSP pokazuje przeciwników na minimapie. Skrót BSP jest to bezzałogowy statek powietrzny. Pakiet pomocy. Zrzuć losową serię ofiar lub amunicję. I to nie jest tak, że ona jest zrzucana prosto z nieba. Ona jest zrzucana przez śmigłowiec MH6 Little Bird. Następnie jest kontr BSP. Czasowo wyłącza radar przeciwnika. To jest taki sam samolot jak normalny BSP, tylko że... No właśnie. Zamiast nam pokazuje przeciwników, natomiast przeciwnikowi wyłącza radar. Następnie mamy działko strażnicze. Zrzuć rozstawiane działko strażnicze, jest to działko strażnicze M5, które mam nadzieję wam pokażę w którymś odcinku. I to działko, podobnie jak pakiet pomocy, jest zrzucany właśnie
na przez śmigłowiec MH6 Little Bird. Pocisk Predator. Predator, zdalnie kieruj pociskiem. Jest to BSP, bezzałogowy statek powietrzny Predator, tylko właśnie uzbrojony w pociski. Najczęściej są to właśnie pociski kierowane. I dlatego często mówi się na nie pociski Predator. Nalot precyzyjny. Wezwij nalot kierunkowy. No, nalot kierunkowy, jak sama nazwa wskazuje, zrzuca bomby kasetowe na wskazany obszar. Są to samoloty typu F-22 Raptor. Nalot Harriera. Nalot Harriera w Zawisie. Co to znaczy? To znaczy, że mamy trzy samoloty Harrier. Pierwsze dwa Harriery zrzucamy bomby, natomiast trzecich Harrier nadlatuje nad cel i zawisa na nim, przez co używa swojego zamontowanego działka do eliminacji piechoty. Oczywiście przez określony czas. Śmigłowiec. Wezwij śmigłowiec wsparcia. I tutaj uwaga. Sprawa jest różna, ponieważ są trzy albo cztery rodzaje śmigłowców, w zależności od tego, kto wzywa. Przykładowo, jeśli chodzi o SAS, jest to śmigłowiec AH-1 Cobra. Jeśli chodzi o Specnaz, jest to Mi-28 Hind. Natomiast jeśli chodzi o siły opfor, czy też opozycja, jak to się mówi w tej grze, jest to Mi-28 Havok. Zrzut awaryjny. Tutaj w zależności od tego mamy tutaj dwa samoloty, ale to zaraz. Zrzuć losowe, cztery losowe serii ofiar lub amunicji. I może się zdarzyć, że w dwóch skrzyniach będzie amunicja, a dwie skrzynie to będzie cokolwiek. I teraz tak. W tych skrzyniach może być wszystko, co mówiłem, omówiłem do tej pory, oraz może być prawie wszystko, czego nie omówiłem, poza jedną rzeczą. Zrzut awaryjny jest zrzucany najczęściej przez dwa samoloty. Jednym z nich jest AC-130H Spectre po stronie SAS i Marines, a drugim jest Antonov An-124 po stronie specnazu czy opozycji. Następnie jest Payload, ciężko opancerzony śmigłowiec. I no, co tu dużo mówić, sama nazwa wskazuje, jest to śmigłowiec Payload. Bombowiec Stealth, nalot niewidoczny na mapie wroga. Jest to po prostu bombowca Spirit B2. Na wyjątkowo niskim pułapie. Strzelec śmigłowca. Następnie. I jest to bądź strzecem śmigłowca szturmowego. I tutaj w zależności może to być AH-1 Cobra, może to być Mi-28 Havok albo Mi-24 Hind. AC-130 bądź strzelcem AC-130. No nie do końca AC-130, gdyż jest to wersja AC-130H Spectre. Wyposażona w broń, w trzy rodzaje broni. Działo 105 mm, działo 40 mm i działko 25 mm. Impuls EM czasowo wyłącza elektronikę wroga. Impuls EM w rozwinięcie impuls elektromagnetyczny, który, jak sama nazwa wskazuje, wyłącza elektronikę wroga i w samej grze jest to znakomicie odwzorowany. Dalej. Impuls EM wyłącza wszystko, czyli jeśli macie, nie wiem, czujniki pulsu, celowniki typu ACO, holograficzne, kolimatorowe, nie wiem, jakieś wieżyczki, czy kto BSP, czy jakieś śmigłowce,
samolot, cokolwiek, ktokolwiek tego użyje, wszystko, co jest po stronie przeciwnika, pada automatycznie. No i atomówka, zakończ grę wielkim boom. Bomba atomowa, która jest najtrudniejsza do wbicia, wymaga 25 ofiar, bez śmierci, dodam. I wcale nie jest to takie łatwe do wbicia. Widziałem na filmach z YouTube'a, jak ludzie wbijali to. Nie mam pojęcia jak. Ja powiem wam szczerze. Ja, gdybym mi własnoręcznie udało się coś takiego zrobić, to byłbym pod zachwytem. Natomiast teoretycznie nie ma takiej. Praktycznie to raczej nie. Chociaż nie, praktycznie to tak, uda mi się to wbić. Ewentualnie jak ktoś będzie mi się podkładał 25 razy. Oczywiście mówię tutaj o grze lokalnej, tak? To wtedy tak. I właśnie zamierzam wam te wszystkie pokazać, jak będę miał możliwość pokazania wam tych wszystkich 15 serii ofiar. Zapisz i wyjdź. No dobra, ale może teraz pokażę wam broń, jaką mam. A no mamy tutaj tak, mamy broń główną, zapasową, wyposażenie, granaty specjalne, atuty 1, 2, 3 i serię zgonów. Może zacznijmy od serii zgonów. A co my tu mamy? Mamy naśladowca. Skradnij klasę swojego zabójcy w trakcie ujęcia kamery. Śmierć, 4 zgony bez ofiar. Środek przeciwbólowy. Dodatkowe zdrowie po odrodzeniu. 3 zgony bez ofiary. Męczeństwo. Po śmierci upuszczasz odbezpieczony granat. 4 zgony bez ofiary. Finałowy bastion. Odzyskanie sił po zranieniu. 4 zgony bez ofiary. I teraz tak. Atut pierwszy. Maraton. Niewyczerpany sprint Maraton Pro. Szybsze wspinanie się na przeszkody. Plus niewyczerpany sprint. Kieszonkowiec. Szybsze przeładowywanie. Kieszonkowiec Pro, szybsze celowanie. Padlinożerca. Pełne uzupełnienie zapasów od martwego przeciwnika. Padlinożerca Pro, dodatkowe magazynki. Gadżet Pro. 2 premiowe dodatki do broni głównej. Gadżet Pro plus 2 dodatki do broni zapasowej. Jednoosobowa armia. Zmian klasy w dowolnym momencie. Zmiana klasy w dowolnym momencie. I uwaga. Zastępuje dodatkową. I jednoosobowa armia pro, szybsza zmiana klasy. I jednoosobowa armia to taki plecak, bym powiedział, który się wyciąga, gdzie można, nie wiem, kurwa, wybrać sobie klasę, wiecie, tak. Zdejmujesz plecak, nie, trzymasz go przed sobą i myślisz sobie, dobra, to teraz przebiorę się i wezmę wyrzutnie. Stinger, by zniszczyć BSP wroga. Przebierasz się, masz broń, masz odpowiedni mundur, masz Stingera i strzelasz. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście podałem przykład. Atut drugi. Moc obalająca pro. Większe obrażenia od pocisków oraz większe uszkodzenia zadawane pojazdom wroga. Waga lekka. Poruszaj się szybciej. Waga lekka pro. Szybsze celowanie po biegu. Bezkompromisowy. Serie ofiar wymagają jednej ofiary mniej. Bezkompromisowy pro. Twoje serie zgonów wymagają jednego zgonu mniej. Zimnokrwisty. Niewidzialny dla BSP, wsparcia powietrznego, działek strażniczych i w termowizji. Zimnokrwisty pro. Brak celownika lub nazwy podczas celowania. Bliskie zagrożenie. Broń wybuchowa powoduje większe zniszczenia. Bliskie zagrożenie pro, większe zniszczenia spowodowane przez wsparcie lotnicze. I atut trzeci, komandos. Większy zasięg walki wręcz, komandos pro, upadki bez obrażeń. Pewne celowanie, większa celność strzałów z biodra. Pewne celowanie pro, wstrzymanie oddechu przez dłuższy czas. Zakłócanie. Zakłócanie radaru wroga w pobliżu twojej pozycji i zakłócanie pro, opóźnienie wybuchu miny Claymore nieprzyjaciela. Ninja, czy też ninja, niewidzialny dla czujników pulsu, ninja pro, twoje kroki są bardziej ciche. Raport sytuacyjny, zdolność wyszukiwania nieprzyjacielskich ładunków wybuchowych i desantów taktycznych.
Raport sytuacyjny, głośniejsze kroki nieprzyjaciół. Ostatni bastion, wyjmij pistolet, zanim umrzesz. Ostatni bastion pro, użyj wyposażenia w ostatnim bastionie. I chodzi tutaj o to, że zamiast pistoletu mamy naszą broń główną. No dobra, ale jaką my tu mamy broń główną? Mamy tak, karabiny szturmowe, a wśród nich M4A1, FAMAS, Scarha, TAR-21, FAL, M16A4, ACR, F2000, AK-47. Pistolety maszynowe MP5K, UMP45, Vector, P90, Mini Uzi. Karabiny maszynowe, gdyż nie są to do końca, ale gdyż wszystko to nie do końca, to są to lekkie karabiny maszynowe. A wśród nich L86 LSW, RPD, MG4, AUG, HBAR czy też HBAR, M240. Karabiny snajperskie Intervention, Barrett kaliber 50, WA-2000, M21MR. I tutaj są jeszcze dwa karabiny, których nie ma. Jest to M14BR oraz Dragunov. Tych niestety nie ma. No i tarcza. Zapasowa. Pistolety maszynowe PP-2000, G18, M93 Rafika, TMP. Strzelby. SPAS-12, AA-12, Striker, Ranger, N1014, model 1887. Broń krótka USP-45, 44 Magnum, czy też kropka 44 Magnum, M9 Desert Eagle. Wyrzutnie AT4HS, Koloss, Stinger, Javelin, RPG-7. Jeśli chodzi o wyposażenie, to jest to odłamkowy, Semtex, nóż do rzucania, desant taktyczny, tarcza, Claymore, C4. No i granaty specjalne, granat błyskowy, granat ogłuszający i granat dymny. No dobrze, moi drodzy, to by było na razie na tyle z mojego oględzenia. Ja wam postaram się zaprezentować oczywiście każdą broń. Czy to się uda w tym filmie? Może nie, może tak. Zobaczę. Tak więc mam nadzieję, że materiał wam się ogólnie spodobał. No i cóż, do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.